Zdrowia, fucha i chałtura, czyli robota, no po godzinach, nie taka za bardzo normalna. Także zdrowia dla wszystkich, którzy odwalają fuchę i chałturę. Subskrybujecie? Dziękuję bardzo. Kalifornia, no znowu Kalifornia. Kalifornia bierze się za ludzi, którzy mają, którzy zarabiają robotę jako chałtura, jako fucha. Co to znaczy? No to znaczy, że normalnie ludzie pracują tam powiedzmy od 8 do 5, czy od 9 do 5, mają swoją, tą swoją pracę, no ale firmy powiedzmy takie jak Uber, czy Lyft, czy Postmates, no to są firmy, które w zasadzie to nie są firmy, które zatrudniają ludzi, to jest po prostu te firmy taksówkowe, no to są po prostu firmy, które zrobiły aplikacje komputerowe, telefoniczne i tak dalej, zorganizowały to wszystko, no ale to ci ludzie jeżdżą na łebka, to znaczy takie cygańska taksówka, gdzie po prostu ktoś ma samochód i bierze ludzi, ludzie mu płacą, nie ma zezwolenia, nie ma numeru taksówkowego, nie ma medalionu taksówkowego. Pośrednio w Ameryce największym problemem, który doprowadził właśnie do powstania Uber i Lyft, tych wszystkich kompanii jeżdżących na łebka, to jest to, że rząd kontrolował ilość licencji na taksówki. Kontrolował, miał ograniczoną liczbę, ceny rosły, no ludzie się denerwowali, no to ktoś zorganizował właśnie Uber. Uber daje możliwość ludziom ze swoim samochodem, ze swoim ubezpieczeniem, ze swoim czasem, że przewożą ludzi z punktu A do B. Uber zabiera tam powiedzmy 60 czy 70% tej opłaty, znaczy zabiera 30%, a daje 60-70, no a ludzie, którzy zarabiają te 60%, muszą zapłacić za benzynę, za ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. No nie jest to takie super dochodowe i tak dalej, no bo ludzie nie liczą, że zużywają ten samochód się jednak katuje. Ludzie liczą to inaczej, no ale mają jakiś tam dodatkowy dochód, tak? Mają fuchę, mają jakąś taką chałturę. No i w Kalifornii teraz doszli do wniosku, że ta fucha i ta chałtura, no to nie może tak być dalej, że to muszą być po prostu pracownikami. Muszą być pracownikami Ubera i muszą się w zasadzie... Kto się za nich bierze? No bierze się za Ubera i Lyft i te inne kompanie. No to prawnicy przede wszystkim, no i związki zawodowe. Związki zawodowe, które w zasadzie w Ameryce najbardziej są rozpowszechnione wśród urzędników państwowych. 7 milionów urzędników państwowych jest w związkach zawodowych, no i oni są najsilniejsi. I oni, i związki zawodowe wymagają pensje na państwie, także to jest paranoja Ameryki, że kiedyś związki zawodowe były przeciwko krwiopijcom i fabrykantom, a teraz związki zawodowe po prostu nauczycielskie wyciskają ile tylko mogą, no wszyscy urzędnicy wyciskają jaką mogą. Sąd Najwyższy ostatnio właśnie powiedział, że to jest wbrew wolności słowa, że można zabierać pieniądze ludziom bez ich zgody. No i teoretycznie teraz powinni pilnować, że jak ktoś płaci, no to musi wyrazić zgodę. No ale to tak na marginesie, taka dygresja. Wracając do Ubera i do tej fuchy i chałtury jakiejś. Kalifornia mówi, że Uber i te wszystkie inne firmy muszą w zasadzie płacić stawki minimalne. Demokraci w Sacramento, no bo to zawsze są demokraci, zawsze socjaliści i oni zawsze walczą o tych biednych robotników. Tyle tylko, że kończy się tak, że w San Francisco powiedzmy
jest stawka minimalna, to są 21 najróżniejszych stawek minimalnych. Także jak ten kierowca by jechał z San Francisco, powiedzmy, wjeżdżałby później do Richmond. W San Francisco stawka jest $16, w Richmond jest $15, a w Oakland, tam po przeciwnej stronie, jest 13,80. Także to cena by musiała ciągle skakać. No, no i do tego musieliby zarabiać, dostawać pieniądze nawet w tym czasie, kiedy nie jeżdżą. No i oczywiście ceny, którzy kierowcy, pasażerowie by mieli płacić, no to by wzrosły. No i właśnie dokładnie tak się stało w Nowym Jorku. W Nowym Jorku podnieśli stawkę minimalną 17,22 na godzinę. No to ten Lyft podniósł ceny o 25%. Jak podniósł ceny o 25%, no to ludzie już zaczęli mniej jeździć. Jak zaczęli mniej jeździć, no to oczywiście kierowcy zaczęli zarabiać mniej. No i jeszcze co się stało, to się okazało, że w pewnych momentach te kompanie zaczęły blokować kierowców, czy przestały pokazywać im, że są chętni do jazdy. Także rząd i socjaliści zmienili te prawo popytu i podaży, no bo ludzie musieli czekać, powiedzmy, dłużej, bo nie było innych kierowców konkurencyjnych. Także Kalifornia sama w sobie straciła 130 tysięcy ludzi. W Oregon przybywa miejsc pracy, w Waszyngtonie przybywa miejsc pracy, Colorado, Nevada, Arizona. No większość tych stanów naokoło Kalifornii po prostu wzrasta. No a Kalifornia się zasysa. Oni mają te mordercze, powiedzmy, podatki i regulacje. Także, że oni przyspieszają to wszystko, żeby ten rynek, jakiś wolny rynek zlikwidować. Większość tych, ciekawe jest to, że te podnoszenie tych stawek, szczególnie dla tych ludzi niewykwalifikowanych, w rodzaju tam co kawę sprzedają, czy jakieś hamburgery, no to co doprowadza to, że po prostu sporo tych firm zaczyna wprowadzać roboty. Także niby działają dla tych kierowców, na kierowcy mają mniej roboty, bo ceny są wyższe. Także suma summarum, zamiast więcej zarabiać, no to ludzie przez te ingerencje państwowe rządowe po prostu zagłaskują kotka na śmierć. Także to nie jest to najlepsze. Ten Uber to jest ciekawe, że oni w zeszłym roku to mieli 5 miliardów straty, w zasadzie 5 miliardów strat w jednym kwartale. Także to jest no, nieprawdopodobne. Cena rynkowa jest nieprawdopodobna akcji, no i te wielkie straty są nieprawdopodobne, no ale jeszcze bardziej nieprawdopodobne jest to, co politycy po prostu proponują. Oni z uporem maniaka, Sanders, no to taki stary socjalista, komunista, on pojechał do Moskwy na podróż poślubną, jego brat komunista żydowski właśnie też nazywa się Sanders Piasecki, to on jest w Anglii, urzęduje, no ale on chce wprowadzić kompletny komunizm, on chce wprowadzić podatek, powiedzmy, nie od dochodu, tylko podatek od bogactwa, można powiedzieć, no coś na podobieństwo europejskiego. Także, że w Ameryce to się z reguły płaci wtedy, kiedy się, jak się kupi tanio i się trzyma, no to nie płaci się podatku, tylko dopiero jak się sprzeda drogo, no to
to ta różnica pomiędzy tym, co się kupiło tanio, a sprzedało drogo, no to ten jest zysk, ten dochód, to od tego jest płacony. No ale jeżeli ktoś kupuje, powiedzmy, tanio, a nie sprzedaje i ma, no to nie płaci podatku od bogactwa. No jest podatek katastralny, powiedzmy, od nieruchomości, tam 1% rocznie od wartości rynkowej, no ale to jest, to idzie wszystko na, nie na państwo na poziomie Waszyngtonu, to idzie lokalnie, powiedzmy, na szkoły, na policję, na tego rodzaju rzeczy. No także jak zwykle socjaliści biorą się za coś, no i wylewają dziecko z kąpielą. Te biedne dziecko za każdym razem po prostu wylewane jest z kąpielą, dostaje klapsa w dupę i jeszcze kopa na wylot. Kalifornia niby miała być, no za Reagana, no to była republikański, mocny stan, a teraz po tym, jak już dużo właśnie demokratów tam ze wschodniego wybrzeża pojechało, no i szczególnie strasznie dużo emigrantów właśnie z Meksyku i z Ameryki Południowej i Łacińskiej, no oni mają we krwi, powiedzmy, ten socjalizm. Oni w swoich krajach po prostu to jest smród, brud i ubóstwo, i ten kapitalizm amerykański ich jakoś tam fascynuje i przyjeżdżają i są w stanie zarabiać, ale pierwsze co robią, no to chcą właśnie socjalizmu, no i demokraci im to zapewniają. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek. Dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Piszcie, pytajcie, rozsyłajcie. Polecajcie na swoim Facebooku i do następnego codziennego filmiku.